na pewno jak miał wybierać, czy ma wpaść 8 goli, czy ma być 0-0, wybrałbym 0-0. No na pewno gdzieś ta pierwsza połowa szczególnie ustawiła ten mecz, bo za łatwo kuriozalne bramki straciliśmy tak naprawdę z dwie, jak nie trzy nawet. A tak naprawdę uważam, że w drugiej połowie się gdzieś podnieśliśmy, uważam, że naprawdę szkoda, że nie rzuciliśmy się gdzieś gwałtownie do tych ataków po tej bramce na 4-3, bo myślę, że mogliśmy tu jeszcze wziąć remis, ale trzeba przyznać, że na pewno Raków zasłużenie wygrał. Plan był taki, żeby zacząć mocno i od początku wysoko wyjść na Raków. Udało się to, strzelając pierwszą bramkę, niestety dużo błędów w obronie i skończyło się to trzema szybkimi bramkami dla Rakowa. Nie taki był plan i trochę podcięło nam to skrzydła. Dodatkowo ta czwarta bramka również w złym momencie padła, w którym zaczynaliśmy lepiej grać i niestety nie udało się wyciągnąć już nawet remisu. Dzisiaj nam się udało, ciężki mecz, ale najważniejsze, że do Częstochowy jadą 3 punkty. Będziemy mieli też analizę, więc teraz na świeżo ciężko coś powiedzieć, gdzie były błędy. Natomiast, no tak jak mówiłem, 3 punkty są najważniejsze i z tego się cieszę. Raków jest bardzo dobrą drużyną i wykorzystał nawet najmniejsze błędy w defensywie, których niestety było kilka dzisiaj. No i bezwzględnie je wykorzystał i niestety musimy być na to gotowi, że grając w Ekstraklasie drużyny i zawodnicy będą wykorzystywać wszystkie niedociągnięcia i tak też dzisiaj było. Niestety z przodu nie udało się tego nadrobić i tak to się kończy, że tracimy punkty znowu.